Muzeum Niepodległości od lat bierze udział w obchodach Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i ich opiekunów. Z tej okazji organizujemy dni otwarte w Muzeum Niepodległości. Przygotowujemy szereg atrakcji dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Także u nas w muzeum organizowany jest finał polskich obchodów Dni Osób Niepełnosprawnych. Kładziemy szczególny nacisk na to, aby obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych i opiekunów podkreślały nie tylko rolę i funkcję organizacji, które zajmują się tymi osobami, ale także umożliwiały nam, pracownikom muzeum, samodoszkonalenie się. Z tej okazji i z tego powodu przeprowadziliśmy już kilka szkoleń mających uświadomić pracownikom muzeum, jak należy podchodzić do osób niepełnosprawnych, aby obsługiwać ich jak najlepiej. Chcemy zrealizować 3 podstawowe zadania, które mają ułatwić osobom niepełnosprawnym korzystanie z ekspozycji, przyszłej ekspozycji Muzeum 10 Pawilonu. Największym takim działaniem będzie wybudowanie szybu windowego i założenie windy, która połączy parter i pierwsze piętro Muzeum 10 Pawilonu, pozwalając osobom niepełnosprawnym ruchowo przemieszczać się pomiędzy tymi kondygnacjami. Kolejnym takim działaniem skierowanym do osób niepełnosprawnych ruchowo będzie adaptacja 2 toalet. My je będziemy w tej chwili przebudowywać. Będą tam uchwyty pozwalające na korzystanie z sanitariatów. Wszelkie niezbędne ułatwienia techniczne. Będzie pewne udogodnienie w sali kinowej, którą w tej chwili remontujemy i modernizujemy. 2 pierwsze rzędy siedzeń w sali kinowej będą demontowalne i w to miejsce osoby niepełnosprawne ruchowo poruszające się na wózkach będą mogły się ustawić i uczestniczyć w seansie filmowym. Jak wielkie są wyzwalane emocje, jak wielkie są wyzwalane przeżycia, jak dużo można od tych ludzi, dając im niewiele, skorzystać. I za to w tym miejscu bardzo, bardzo dziękuję zarówno dyrekcji muzeum, jak i wszystkim pracownikom. I życzę, żeby to serce otwarte na tych ludzi nigdy nie przymykało się, a było coraz szersze, bo w zamian ta placówka zyskuje tą tak zwaną wartość dodaną.